Państwu, bardzo dziękuję Radzie Dziedzictwa i Panu Przewodniczącemu za zaproszenie. Ja muszę tak jeszcze Panu poprosić o zaproszenie dla Państwa, jeżeli jesteście zainteresowani, bo to chwilę potrwa. Nie wiem, czy mogą się mieszkańcy cieszyć. Tak, oczywiście, proszę. Ale musielibyście Państwo... To nie, to zostaw. Musielibyście Państwo sobie wziąć przez serwę tej siorze, bo tak nie będzie gdzie będzie wszystko widać. Kto z Państwa ma ochotę chyba? Państwa, sytuacja, jeśli chodzi o rozszerzenie, wygląda dzisiaj tak. Uchwała, która była zgłoszona przez zarządcę grup publicznych w Krakowie, czyli przez Konstancję, została przyjęta tylko w części tekstowej, natomiast ta propozycja pana prezydenta i ekipy o rozszerzenie strefy nie została przyjęta i w tej chwili nie ma żadnej uchwały, żebyście Państwo wiedzieli, nie ma. Czyli gdyby trzeba było ją rozszerzyć, to musiała być całkiem nowa uchwała, która musi zostać wniesiona przez pana prezydenta. Ustawa o drogach publicznych mówi w ten sposób, że Rada Miasta nie ma prawa ingerowania w kategoriach uchwał. Tylko pan prezydent może wnieść uchwały związane z drogami publicznymi. W związku z tym te kwestie związane z drogami publicznymi, ze strefą, z parkomatami i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest wyłącznie w kwestii pana prezydenta. Oczywiście Rada Miasta później to uchwala. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, kiedy są za głębokie poprawki, może projektodawca tę uchwałę wycofać. W związku z tym bez uzgodnień z prezydentem nic się nie może wydarzyć. Chcę Państwu przybliżyć strefę obecnie obowiązującą, pewnie większość z Państwa wie, ale to Państwo wiecie, ona jest podzielona na trzy części, czyli na P1, P2 i P3, czyli Stare Miasto, Kazimierz i część Górze Kryko od Wąwozu. Można prosić dalej? Tutaj Państwu pokazuję, to są dane właściwie ze stycznia tego roku, czyli za rok 2011-2012, jakie są wpływy z tej strefy, której Państwu tej, która istnieje. W 2011 było to 17,5 miliona złotych, w 2012 23,5 miliona złotych. Koszty całkowite 9,5 miliona z amortyzacją w 2012 11,5 miliona złotych. Zyski 8,1 miliona złotych. W 2012 ponad 12 milionów. Może jeszcze wróćmy do tego, jeśli można prosić. Proszę Państwa, jeśli chodzi o te kwoty, chcę Państwu powiedzieć, że te kwoty w głównej mierze są wynikiem wkład nie od mieszkańców. Od mieszkańców to jest około niecałych 2 milionów złotych, czyli to jest ten abonament za 10 złotych od wszystkich mieszkańców w tych trzech strefach. Natomiast ta pozostała część wpływów to jest od osób, które parkują na ulicach, plus no nie tylko przyjezdni, bo mieszkańcy Krakowa też parkują na ulicach. I od osób, które wykupują te abonamenty po 250 zł. To jest bardzo duża kwota, bo to jest chyba około 6 czy 7 milionów w skali roku, więc w tych zyskach jest to dość potężna kwota. Natomiast ta kwota od mieszkańców nie jest taka duża ze względu na to, że te opłaty są zdecydowanie mniejsze. Tutaj Państwu pokazuję, ale to szybko przejdziemy, ale proszę popatrzeć, tu są podane na podstawie jakich badań, na podstawie jakich aktualizacji projektów są dokonywane analizy i strefy płatnego parkowania, i parkingu, no wszystkiego tego, co się dzieje. Jeszcze mamy rok 2011, ale jak Pan przewinie dalej, proszę popatrzeć, nie będę tego odczytywał, ale schodzimy coraz niżej i te najbardziej istotne rzeczy, jeszcze jeden slajd. I tutaj mamy 2007, to są kompleksowe badania roku strefy. Polityka transportowa to akurat mniejsza, jeszcze jeden slajd. Projekt etapu realizacji parkingów, generalny pomiar ruchu 2005 i kompleksowy badania ruchu w Krakowie 2003. Proszę zauważyć, że wszystkie te badania, które są zrobione, analizy, one praktycznie rzecz biorąc dzisiaj są kompletnie nieaktualne. Na tej podstawie Rada Miasta, Prezydent, Zarządca Drogi dokonuje analiz i przedstawia nam różnego rodzaju wyniki związane właśnie z tymi podstawowymi rzeczami jak parkingi, strefa płatnego parkowania, ruch, jeśli chodzi o ruch komunikacyjny w Krakowie. W związku z tym, no, po pierwsze, co trzeba zrobić na podstawie tego, to trzeba po prostu to zaktywizować. Wydać pieniądze na to, żeby te badania były aktualne. Po rozmowie z prezydentem dowiedzieliśmy się, że takie badania są robione co 10 lat. W związku
w tym akurat przyszedł czas, to jest od 2003 do 2013, akurat to jest dobry rok, żeby to zrobić. Dopiero na tych badaniach oprzeć całą analizę i ewentualnie strefę płatnego, czy rozszerzenie. Bardzo proszę dalej. Chciałem Państwu pokazać, bo potem na podstawie tej analizy będę dokonywał też porównań w projekcie rozszerzenia strefy. To jest to, co dzisiaj istnieje. Proszę zwrócić uwagę na liczbę miejsc postojowych. Tyle mamy miejsc postojowych w tej strefie, która dzisiaj obowiązuje, to jest ponad 10 tysięcy, prawie 11 tysięcy miejsc. Liczba mieszkańców, którzy posiadają samochody, z tym, że powtarzam, to wszystko jest według tamtych danych, żebyście Państwo mieli jasność, czy to jest nieaktualne, no ale tylko takie dane mamy. No nie, no takie są, no po prostu takimi danymi operuję, w związku z tym takie podaję Państwu. Więc to jest ponad 8 tysięcy, prawie 9 tysięcy, czyli wolnych miejsc to jest 2321 i teraz proszę, liczba mieszkańców to jest ponad 46 tysięcy, liczba zatrudnionych to jest 90, prawie 7 tysięcy osób w tej strefie, która dzisiaj obowiązuje. No, to jest procentowo, ale dlaczego to pokazuję, bo Państwu potem tą analizę będę pokazywał też przy rozszerzeniu strefy płatnego parkowania w tych strefach. Bardzo proszę zadanie, ten skończ. Proszę zwrócić uwagę, to są takie badania w zależności od tego, ile by było parkingów, czyli tam taką mniejszą ilość, 335 na 1000 mieszkańców i 450 na 1000 mieszkańców. No, fachowcy od komunikacji robią takie analizy właśnie na podstawie takich wskaźników. I proszę zwrócić uwagę, że w momencie, gdyby było 335, to ten niższy, to jest potrzebne 15 tysięcy, ponad 15 tysięcy miejsc do parkowania. Nie mówię o tym wyższym, który też byłby dobry. A posiadamy dzisiaj 11 tysięcy. W najbliższych latach, a może już nawet dzisiaj, ale trudno mi powiedzieć, okaże się, że sami mieszkańcy w tej starej strefie nie będą mieli miejsc do parkowania. Czyli według analizy, która została zrobiona, sami mieszkańcy za chwileczkę, według danych, wskaźników i wszystkiego, oni sami już w tej strefie, która się obowiązuje, nie będą mieli miejsca. Fakty dzisiaj są takie, że w niektórych miejscach faktycznie brakuje już większej części Starego Miasta, natomiast są miejsca na Kazimierzu w tej chwili, na przykład po otwarciu tej strefy, gdzie jeszcze jest, można podjechać spokojnie zaparkować, ale to jest młoda strefa, bo ona jest od 2011 roku, w związku z tym najprawdopodobniej ona się będzie zapełniać mieszkańcami, ze względu właśnie na te wskaźniki, które pokazują. Można prosić dalej? To były pierwotne propozycje. Mamy propozycję tą pierwszą, która mówi, przeszliśmy tam, to zakończyliśmy, jeśli chodzi o tą strefę, która dzisiaj obowiązuje. Teraz przechodzę do propozycji pana prezydenta, czy też CIFIT-u, rozszerzenia strefy. To była ta pierwotna propozycja, która obejmowała dookoła tej istniejącej strefy z tymi podstrefami dookoła tutaj. Bo pierwotnie jeszcze wcześniej były tylko Grzegórzki i było tylko Podgórze. W tej chwili, jak Państwo widzicie, to się rozszerza tutaj o te jakby takie elementy już prawie, czyli roboczy, prawda, idą też w stronę. To jest to, co zostało w tej chwili przedstawione, czyli w zeszłym roku pan prezydent, w jego imieniu zarządca dróg, czyli ZIKIT, przedstawił taką propozycję, to jest ten slajd po prawej stronie, jeszcze raz będzie pokazany, bardzo proszę o przejście dalej. To już jest to, co było proponowane przez zarządcę dróg publicznych w Krakowie, czyli to bez zakreskowania to jest ta stara strefa, a to, co jest tak popryskowane, to jest to, co miało być w tej chwili rozszerzeniem strefy. Chcę Państwu powiedzieć, bo oczywiście tam jeszcze będę w zagrożeniach pokazywał, ale proszę zwrócić uwagę, bo na tym slajdzie to dobrze widać. Takimi istotnymi elementami przy rozszerzeniu stref są tak zwane naturalne granice. Naturalnymi granicami to jest rzeka, w tym przypadku Wisła. Są nasypy kolejowe, tutaj widać, że w tym rejonie jest ten nasyp kolejowy lub jakieś autostrady, drogi bardzo szerokie, aczkolwiek aleje na przykład, które wydawałoby się, że są naturalną granicą, nie są naturalną granicą, ludzie parkują po drugiej stronie i przychodzą, w związku z tym wydaje się, że tego nie ma. No oczywiście duże tereny zielone, oczywiście one też są naturalną granicą. Bardzo proszę przejść się dalej. Tutaj pokazuję Państwu dzielnice w 2012 i 2011, czyli te najbardziej zainteresowane Grzegórzki i Podgórze podjęły takie uchwały związane z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania. Podaję tylko dlatego, żeby tak obiektywnie przedstawić, jak to wygląda. To jest analiza, która mówi o tym, dlaczego te dzielnice podjęły tą decyzję, wiedząc, że jest to bardzo konieczne względem na mieszkańców, którzy tam mieszkają. Ale bardzo proszę dalej. I teraz znowu według tego samego klucza, który Państwu pokazywałem w strefie dzisiaj obowiązującej, jest dokładnie ta sama sytuacja
wewnątrz drugiej obwodnicy. To też może cofnąć troszeczkę jeszcze. Tutaj na tym slajdzie albo na tym wcześniejszym. Proszę popatrzeć, druga obwodnica to jest, jest ta część tutaj, ta druga obwodnica w tej dzieli. Dalej troszeczkę, tu, w tą stronę. To jest ta druga obwodnica. Natomiast jeśli chodzi o drugą obwodnicę i potem będzie ta, ta część dalsza, śródmiejska. A dlaczego to pokazuję? Dlatego, żeby Państwu pokazać, jakie są dane. I teraz jesteśmy wewnątrz drugiej obwodnicy, czyli to, co było głównie, jeśli chodzi o Podgórze i o Grzegórzki. W tym momencie było, jest tam 6666 miejsc. Liczba parkujących dzisiaj, według tych analiz, oczywiście nieaktualnych, ale takie mamy, jest ponad 5116, czyli ile samochodów. Ponad 1000 samochodów pozostaje. Liczba mieszkańców 18 tysięcy, prawie 19 tysięcy. Liczba zatrudnionych 22 478. To jest zdecydowanie inna już struktura niż ta, która była w starej strefie Kazimierzu. Jest całkiem to inaczej wygląda. Można dalej prosić, tak? I proszę patrzeć, tutaj jest ta sama analiza, czyli do 335 miejsc na 1000 mieszkańców, 450 na 1000 mieszkańców. Proszę zwrócić uwagę, że ta niższa ilość miejsc parkingowych wystarczałaby na to, żeby mieszkańcy mogli zaparkować, ale ta wyższa, a w najbliższym czasie to się będzie zwiększało, to jest kwestia 7 do 10 lat, nie wystarczy nawet dla samych mieszkańców tej wewnątrz drugiej obwodnicy. W związku z tym tu jest dokładnie taka sama sytuacja, może troszeczkę lepsza procentowo niż w starym mieście na Kazimierzu. Można prosić powiedzieć? Tu jest ta druga część, czyli to śródmieście funkcjonalne, czyli poza już drugą obwodnicą, to co żeśmy pokazywali, co później zarządca dróg przedstawił i ta sama analiza, czyli 27 479 tysięcy miejsc, liczba parkujących 19 684, czyli ilość samochodów, ilość miejsc postojowych dzisiaj to prawie 8 tysięcy, liczba mieszkańców 79 072, zatrudnionych 78 tysięcy. Bardzo proszę o procentowe określenie. I tu jest dokładnie ta sama sytuacja, czyli pokazując na 335 miejsc parkingowych na 1000 mieszkańców, potrzebne jest prawie 27 tysięcy, a przy 451, czyli wtedy, kiedy będzie tych samochodów zdecydowanie więcej, 35. Znowu ta sama sytuacja, za kilka lat może się pokazać, że dla samych mieszkańców nie wystarczy miejsc do parkowania na ulicy. Tutaj Państwu pokazuję taką informację, myślę, że większość Państwa to zna, ale po pierwsze to chciałem pokazać, jaka jest propozycja, jeśli chodzi o tą część, to śródmieście funkcjonalne, to jest tutaj, gdzie jest tym kolorem czerwonym, takim ciemnym, to są te ceny za godzinę parkowania, za drugą i trzecią, one są o połowę niższe niż te, które dzisiaj obowiązują w pozostałej strefie. Natomiast na Grzegórzkach i Podgórzu one by były dokładnie takie same, jak są w Starym Mieście na Kazimierzu. No tak, Państwo wiecie, dzisiaj 10 zł mieszkaniec płaci miesięcznie, przedsiębiorca może i zarządca kamienicy, który jednocześnie jest właścicielem kamienicy, może wystąpić o abonament 50-złotowy w skali miesiąca, z tym, że przedsiębiorcy mają ograniczenie do 600 tysięcy obrotów w skali roku. Niepełnosprawni 2,50 się płacą za miesiąc. Chcę Państwu powiedzieć, że przy nowelizacji uchwały dawniej była taka sytuacja, że niepełnosprawni mogli dowolną mierz abonamentu dostać, dowolną. Bez ograniczeń dzisiaj mogą tylko jeden abonament na siebie, z tym, że nie muszą na swój samochód, mogą na inny. Nadal niestety pojawiają się patologie, to znaczy mnóstwo młodych ludzi wykorzystuje to i parkuje te samochody po prostu w centrum miasta, no ale to już nie ma na to wpływu. Orzeczenia nie wydaje miasto, wydają instytucje pozamiejskie, my tylko wydajemy abonamenty, tyle kosztuje. Trzeba tym niepełnosprawnym na pewno pomóc, bo wielu ludziom to jest potrzebne, natomiast no, niestety nie potrafimy całkowicie walczyć z tą patologią. No ale mam nadzieję, że to po prostu się będzie też zmieniało w świadomości tych ludzi, którzy udostępniają te abonamenty, bo taka jest prawda. Tutaj jest ten abonament, który jest kupowany przez instytucje i przedsiębiorców. 250 zł na miesiąc, to co mówiłem, są jedne z największych wpływów, poza oczywiście opłatami na ulicy. W tej chwili weszła taka sprawa, mianowicie 850 zł to są koperty. Chcę Państwu powiedzieć, jak widzicie czasami namalowaną kopertę na ulicy, w strefie oczywiście płatnego parkowania, a nie ma tam znaku, no możecie spokojnie stanąć. Po prostu te koperty istnieją z poprzednich lat, one nie są dla tych instytucji. Tylko wtedy, jak istnieje znak. Dzisiaj każda koperta musi być oznakowana i kosztuje. Od roku za te koperty płaci się 850 zł na miesiąc. I faktycznie wtedy taka koperta, jak jest ze znakiem, ona jest tylko dla tej instytucji, czy dla
dla tego przedsiębiorcy, który sobie ją wykupił. Zaparkowanie 3 zł na godzinę, 2 zł, 2 godziny, 3,50, 3 godziny, 4,10, każda następna 3 zł. To są maksymalne stawki, które ustalił ustawodawca. Opłata za brak parkowania, za brak opłaty za parkowanie, czyli taka tak zwana opłata dodatkowa, 50 zł. Niestety tyle to kosztuje. Bardzo proszę następny. To jest sytuacja, którą przedstawił ZIKI. Czyli w tej propozycji, którą ZIKI przedstawił, koszty zrobienia tej strefy to są szacowane są na 12 milionów. Tam są szczególnie, jak Państwo czytacie, jaki jest szacunek, jakie są składniki tej kwoty 12-milionowej. I dochody też 12 milionów, w związku z tym do budżetu miasta zero. Tak ZIKI podam, ja to Państwu przedstawię. Bardzo proszę. Przedstawię Państwu korzyści, one to już są, że tak powiem, moją analizą, wynikającą z doświadczenia, z rozmowy z ludźmi. I to jest, tam to wszystko było oparte na dokumentach, które istnieją w mieście, to są moje analizy. Korzyści z rozszerzenia strefy. Na pewno łatwiejsze znalezienie miejsca do parkowania przez mieszkańców. Dlaczego napisałem w ograniczonym okresie? Ze względu na to, co Państwu przedstawiłem na podstawie tych wskaźników. To znaczy, jeżeli te dane będą potwierdzone w dzisiejszych badaniach, to znaczy, że za kilka lat mieszkańcy sami nie będą mogli w tamtych rejonach znaleźć miejsca. Nie mówię już o tych, które ale sami mieszkańcy będą mieli problemy z zaparkowaniem. Częstsza rotacja na drogach publicznych pojazdów samochodowych, prawdopodobne zmniejszenie ilości pojazdów na niektórych drogach. No, brak analizy w związku z tym no, podaje taką sytuację, bo bardzo często wielu ludzi mówi, że to po prostu ogranicza ilość samochodów. Ale najczęściej ogranicza wtedy, kiedy tam jest strefa B lub jeżeli są jakieś ograniczenia znakami drogowymi. Natomiast generalnie, jeżeli jest możliwość parkowania, to zależy od tego, jakie są przepływy komunikacyjne samochodów. Jeżeli są drogi, które są przejezdne gdzieś tam pomiędzy różnymi osiedlami, no to wtedy ten ruch jest taki sam jak dzisiaj. Bardzo proszę. Teraz są, ja tylko tyle widzę tych korzyści, natomiast no, oczywiście najważniejszą to jest to, że mieszkańcy przez jakiś czas będą mieli możliwość lepszego parkowania, to jest jasne. Teraz jakie są zagrożenia? Uchwalenie raz strefy płatnego parkowania praktycznie jest nieodwracalnym procesem. Oczywiście jest możliwe, bo skoro prezydent przedstawia uchwałę i rada tą uchwałę przyjmuje, to oczywiście może to być odwrotnie, tylko Państwo widzicie, jakie są koszty. Ja sobie nie wyobrażam, że zarządca dróg podaje za kilka lat konieczność wycofania się z uchwały, bo mógł być posądzony o niegospodarność i pewnie ktoś by wygrał, tak że te pieniądze zostały wyrzucone w błoto. W związku z tym, jeżeli strefę płatnego parkowania się wprowadzi na takim obszarze, to najprawdopodobniej, jeśli chodzi o cały obszar, nie zostanie zlikwidowany. Pewnie na jakichś drogach można ją zlikwidować, ale w całości pewnie nie. Czyli ona raz uchwalona będzie stale. Dodatkowe wpływy do budżetu miasta jako zagrożenie planuje się na kwotę zero. No, w związku z tym, jakby, jeśli chodzi o wpływy do budżetu, są zero. No, tutaj nie widzę jakby żadnej korzyści z tego. Granice rozszerzenia strefy w wielu miejscach nie są granicami naturalnymi. Tak jak Państwu pokazywałem na tym slajdzie, tutaj przyjdzie jeden dalej, jeszcze to Wam powiedzieć. To, co Państwu mówiłem, większość tych uliczek są uliczkami naprawdę wąskimi. W związku z tym natychmiast po uchwaleniu strefy mieszkańcy obok ulic będą protestować, nagabywać radnych i tak dalej, dzielnicowych, miejskich, prezydenta, żeby tą strefę dalej rozszerzać. W związku z tym, no to jest naturalna rzecz. Wszędzie tam, gdzie będą te ulice, że tak powiem, nienaturalnymi granicami, jestem przekonany, że taka sytuacja nastąpi. To w bardzo krótkim czasie. Można powiedzieć o cofnięcie? Dziękuję. W związku z tym bardzo prawdopodobne jest to, że za chwileczkę to się będzie rozszerzało na dalsze obszary. Dlatego Państwu to pokazuję, bo już co prawda to jest dzielnica 13, ale naprawdę już niedaleko do dzielnicy 12. I może się okazać, że za chwilę w dzielnicy 12 pojawi się strefa, jeżeli ta strefa pójdzie w tym kategorii. Może, ja mówię, że nie musi. Teraz tak, jest takie zagrożenie, że jest ograniczenie ilości klientów w firmach zajmujących siedzibę w strefie płatnego parkowania. Otóż tutaj chcę być w stosunku do Państwa uczciwy. Ja rozmawiałem z takimi drobnymi przedsiębiorcami. W większości, z którymi ja rozmawiałem, oni mówili, że faktycznie ich dochody spadają w strefie, ale rozmawiałem też z takimi, którzy twierdzili, że ich dochody wzrastają. W związku z tym powiedzmy, że nie jest to podzielone pół na pół, ale jednak są też tacy, którzy mówią, że te obroty dla nich są większe ze względu na to, że ludzie mogą zaparkować, wysiąść, załatwić sprawę, odjechać i tak dalej. Chcę to uczciwie Państwu przedstawić, że to nie jest tylko w jedną stronę.
No to już żeśmy widzieli ten slajd. Chcę Państwu też powiedzieć, że codziennie wjeżdża do Krakowa, to jest szacunkowe. Te badania były robione też właśnie w 2003 roku, więc bardzo nieaktualne. Potem chyba w 2005 były powtarzone, ale to też jest dalej nieaktualne. Około 160 tysięcy, mówi się, że nawet do 200 tysięcy samochodów dziennie. Tyle samochodów wjeżdża dookoła Krakowa z tymi ulicami do wewnątrz. Nie wiem, ile samochodów wjeżdża w tranzycie, nikt tego nie wie. I około 30% z tych samochodów to są samochody dostawcze i usługowe. W związku z tym, no myślę, że około 80-100 tysięcy samochodów dzisiaj to są samochody osobowe, które przyjmując tylko, że jedzie jeden kierowca, najczęściej do klasy DŻR, ale to nie jest do końca tak pewne, to jest około 80-100 tysięcy osób dojeżdża do Krakowa i zostawia te samochody w Krakowie już dziś. Ja Państwu powiem, dlaczego o tym mówię, bo za chwilkę komputer zostaje następny. To chcę też Państwu pokazać kolejny slajd. Tutaj są potoki pasażerskie, to są dane z zeszłego roku, wtedy kiedy była robiona mała maszrutyzacja, czyli to, co dzisiaj jest, jeśli chodzi o zmianę komunikacji zbiorowej. I tutaj proszę zwrócić uwagę, bo co prawda są analizy popołudniowe, one są zdecydowanie słabsze niż analizy poranne, bo one są rozłożone w czasie na co najmniej 3 godziny, od godziny gdzieś 16 albo później 15, do godziny 18. Natomiast rano to się więcej skurczy do 1 godziny, one są zdecydowanie bardziej obciążone. Ale proszę zwrócić uwagę, że na każdej właściwie linii dojazdowej z każdej części Krakowa te potoki pasażerskie są no bardzo, że tak powiem, nasycone. Bardzo proszę o dalszy slajd. I teraz kolejne zagrożenia. Brak możliwości bezpłatnego parkowania przez osoby zatrudnione. I teraz przejęcie przez Komitecję Miejską wszystkich zatrudnionych w Groźnia Szczytu jest obecnie niemożliwe. To znaczy bardzo wielu ludzi, którzy mówią o tym, że trzeba rozszerzać strefy, no bo trzeba dbać o no, tą część, to jest miasta, gdzie oni chcą rozszerzać, bo stare miasto już ma strefę, tylko tam, gdzie oni są. To mówią, że ci ludzie się mają przesiąść na komunikację zbiorową. Pokazałem Państwu i dzisiaj bez rozbudowy komunikacji zbiorowej to jest niemożliwe. No. Nawet gdybyśmy połowę tych ludzi przesiedli, czyli około 40 tysięcy, powiedzieli wsiąść się w komunikację zbiorową, to oni po prostu nie są w stanie wsiąść do tej komunikacji dzisiaj. No nie są w stanie. Także generalnie rzecz biorąc, jeżeli nie będzie rozbudowy komunikacji zbiorowej, a pewnie będzie, no bo mówimy o szybkiej kolei aglomeracyjnej, mówimy o metrze czy metrze, no ale to trzeba zrobić najpierw, a potem dopiero mówić o rzeczach takich, że ci ludzie będą mogli w tej komunikacji wsiąść. Nie będą mogli się wsiąść, no bo takie są dane, takie są analizy. Dzisiaj po to się robi tą małą maszrutyzację, żeby właśnie dostosować się do tych potoków pasażerskich, do tej ilości ludzi, no, a przy 40 czy 50 tysiącach ludzi, którzy dodatkowo doszli, to jest przecież niemożliwe do tego, żeby ci ludzie skorzystali z komunikacji. To jest kolejna rzecz. Firmy mające siedzibę w strefie przy kłopotach z dojazdem mogą przesiąść swoje siedziby poza strefę płatnego parkowania. Znaczy tak, jeżeli średnia kadra, która dojeżdża wszystko jedno, czy z okolic Krakowa, czy spoza Krakowa, my nie możemy przedsiębiorcom nakazać, żeby oni zatrudniali takie osoby czy inne. Oni będą zatrudniali takie osoby, jakie będzie wygodne i to jest normalna rzecz. Ale jeżeli ta silna kadra, która dojeżdża, bo musi dojeżdżać, bo im jest wygodnie, mają na to pieniądze i tak dalej, zobaczy, że jest kłopot. Może nie w dzisiejszych czasach, bo jest problem zatrudnienia, ale za rok, za dwa, za trzy. Jeżeli znajdzie lepsze miejsce, to będzie uciekała z tych firm, będzie szukała lepszego miejsca, bo tam będzie im trudno zaparkować. W związku z tym te firmy mogą też podjąć taką decyzję, że dzisiaj wynajmują biurowca, nie swoich, biura, i mogą powiedzieć, że słuchajcie, to jest drogo, bo podatki są bardzo wysokie, to my swoją siedzibę przenosimy. Patrzcie jeszcze, jakby przenieść na teren Krakowa. Ale bardzo często te działki jednak poza Krakowem są zdecydowanie tańsze i może się okazać, powtarzam może, ale nikt tego też nie zbadał, że te firmy będą po prostu przenosiły te swoje siedziby. Oczywiście mówię o dużych firmach, bo o małych już Państwu powiedziałem, tam ta analiza tych małych firm jest, znaczy w rozmowach, bo analizy jako takiej nie ma, jest taka, że części się opłaca, części się nie opłaca. Także jest to zagrożenie i wtedy te podatki do budżetu miasta mogą być zdecydowanie mniejsze. Chcę Państwu powiedzieć, że dwa największe wpływy, jeśli chodzi o budżet miasta, to są z PIT-ów od pracowników i drugi to jest z podatku od nieruchomości. Czyli podatek od nieruchomości jest bardzo istotnym elementem wpływu do budżetu miasta i powinniśmy o każdą firmę dbać. To jest zagrożenie, tylko to powinno być zanalizowane i ktoś, kto podejmuje decyzję o rozszerzeniu strefy, powinien powiedzieć, nie będzie takiego zagrożenia, albo będzie minimalne, okej. Okay. A to nie ma żadnej zagrożenia, w związku z tym to się powinno zrobić. Ludzie mówią, że jeżeli mieszkańcy oczywiście tamtych, którzy walczą o tą strefę, mówią, że jeżeli będzie
strefa, no to wtedy będzie mniejsze zanieczyszczenie. Otóż dokładnie odwrotnie, jeżeli tam chyba wprowadzimy znak, czyli strefę B albo ograniczenie wjazdu, wtedy tak. Ale jeżeli będzie sytuacja taka, gdzie będzie można parkować, to, no to będzie więcej, to będzie większe zanieczyszczenie spalinami, bo samochody, które przyjeżdżają dzisiaj, stoją po 8-9 godzin albo dłużej. Natomiast tak to średnio się mówi, że od 2,5 do 3,5 godziny taka jest rotacja średnia samochodów na miejsce w strefie płatnego parkowania, w związku przynajmniej od 3 do 4 samochodów w tych godzinach się pojawi. No najwięcej tych spalin wydziela się wtedy, kiedy te samochody ruszają, to jest jasna sprawa. To będzie więcej spalin, a nie mniej. Oczywiście mówię na drogach tam, które będzie można parkować. Jak się ograniczy całkowicie wjazd, no to wtedy jest jasne, że tych spalin będzie mniej, no ale przecież to nie o to chodzi. I to jest jeden tam punkt 9. Spółdzielnie, galerie, hipermarkety mogą zacząć bronić drogi wewnętrzne, parkingi wewnętrzne. No proszę Państwa, to będzie się już działo w dzielnicach takich jak ta nasza, jak ta, gdzie jesteśmy. Bo dzisiaj mnóstwo ludzi, którzy dojeżdżają spoza Krakowa, zostawia w różnych miejscach spółdzielni na parkingach. Rotacyjnie, bo część mieszkańców z tych spółdzielni, gdzie wyjeżdża, idzie do pracy, a oni zostawiają te samochody, wsiadają w komunikację zbiorową i dojeżdżają. Ale w momencie, kiedy ta strefa się, że tak powiem, przesunie, no to bardzo możliwe, że spółdzielnie, które mają wewnętrzne drogi, mają prawo zrobić z tymi drogami co chcą, mogą zacząć grodzić. Te, które będą grodzić hipermarkety, to w ogóle żaden problem. W związku z tym może się okazać, że taka sytuacja się pojawi. Będzie jeszcze trudniej zaparkować, bo ci ludzie też nie są brani całkowicie do szacunku, co się dzieje w całym mieście. No, to są naprawdę, przypuszczam, tysiące osób w mieście, ja nie wiem, no, ale takie zagrożenie po prostu. Mniejsze wpływy do budżetu miasta wynikające choćby z podatków od nieruchomości, nie wiem, z innych firm, które by upadały, to jest kolejne zagrożenie, też nie potrafię go zdefiniować. To jest jeszcze jeden taki potok komunikacji zbiorowej, to chodzi o ilość tramwajów, też w godzinach szczytu, proszę zobaczyć, jak są bardzo nasycone tramwaje. I ktoś by mógł powiedzieć, że no to słuchajcie, jaki problem, dołóżcie kilka wozów, niech one jadą. No są pośle, oczywiście można by było dołożyć. Bo proszę zobaczyć, że tam, gdzie są węzły, to te tramwaje już dzisiaj nie są w stanie się minąć. One po prostu już dzisiaj, jak czasami jest jakaś awaria, coś, to już tak się gromadzą, bo godzinowo się przesuną i wszyscy stoją i czekają, żeby jeden następny. Nie da się już po prostu więcej tych wozów dołożyć. Tak jest to wyliczone, że tam jeden czy dwa się dokłada, zaczyna się robić problem w komunikacji. Powtarzam, bez rozbudowy komunikacji zbiorowej nie dźwigniemy ciężaru tych dodatkowych tylko 10 tysięcy osób, które miały wyżyć. Bardzo proszę o odpowiedź. Jakie są propozycje? No bo oczywiście są propozycje, które pewnie nie wystarczają wszystkim mieszkańcom, bo to nie są propozycje, które by zadowalały, mówię oczywiście o mieszkańcach tych obszarów, w których chcieliby to rozszerzenie strefy. Po pierwsze ustanowienie strefy punktowo, ale tutaj myślę o rozszerzeniu całego Krakowa, to znaczy także w dzielnicy 12, jeżeli by się okazało, że Państwo macie takie miejsca, w których uważacie, że w dyskusji publicznej będzie gdzieś tam, przecież miejsc parkingowych brakuje wszędzie, znaczy nie ma dzisiaj miejsca w Krakowie, które by nie brakowało. Jeżeli byście uznali, że taka sytuacja miałaby sens i zarządca drugu, Karol, powiedział, posłuchajcie, na placu czy na jakiejś ulicy rozszerzamy strefę, to wtedy trzeba było to oczywiście po konsultacjach, ja to napisałem wyraźnie, po konsultacjach z mieszkańcami i radami dzielnic, ewentualnie taka propozycja mogła być. W Podgórzu na przykład mógłby być rynek podgórski, tam kilka ulic i tak dalej zrobione, jako tak zwane punktowe strefy. Strefy nie musimy wprowadzać w kategoriach obszarowych. One mogą być na jednej ulicy, potem przerwa, na następnej i tak dalej. To jest możliwe i oczywiście taka sytuacja jest możliwa. Chcę Państwu też powiedzieć, że wprowadzenie strefy to jest udowodnione, no bo to już mamy przykłady z tej rozszerzenia, z tej pierwszej części Krakowa, Starego Miasta, że rozszerzenie strefy ogranicza ilość miejsc do parkowania około 20%. Czyli ustawienie znaków na placach, na ulicach i tak dalej, czy regulacja tego ruchu drogowego poprzez znaki drogowe ogranicza około 20% miejsc. Czyli o tyle miejsc będzie mniej do parkowania po rozszerzeniu strefy, to musimy sobie z tego zdawać sprawę. Oczywiście no, wtedy jest to bardziej, tak powiem, bezpieczne parkowanie, ludzie nie stają w niektórych miejscach na chodnikach, nie przeszkadza. Oczywiście to jest zdecydowanie bardziej uregulowane, ale trzeba sobie też z tego zdawać sprawę. To jest pierwsza sprawa, czyli punktowo w całym Krakowie, jeżeli byłaby taka wola. Druga sprawa, zastanawiam się o publicznej regulacji czasu parkowania przez znaki drogowe. Znaczy największy problem mieszkańcy, którzy dzisiaj zgłaszają konieczność rozszerzenia strefy, oczywiście mają z osobami, które dojeżdżają do pracy, do szkół, do instytucji różnego rodzaju, na uczelnie, bo ci ludzie zostawiają samochody, idą tam na kilka godzin i wracają po południu i jadą z powodem do domu. I oni mówią, że po prostu nie mogą po przyjeździe z pracy zaparkować. To jest prawda i w ciągu dnia oczywiście też jest problem. Jest taka możliwość, to się dzieje na świecie, że reguluje się znakami drogowymi
czyli nie oczywiście na całym obszarze, no bo wtedy to nie ma sensu, ale na tych newralgicznych drogach, że ogranicza się parkowanie przez godzinę, na przykład między 11 a 12, między 12 a 13, wtedy służby porządkowe mogą dokonać obsługi tej drogi, mogą wyczyścić tę drogę, w związku z tym tak, oczywiście to także obowiązywało mieszkańców. Nie da się mieszkańców z takiego znaku wykluczyć. Czyli w momencie, jak się taki znak ustawi, to obowiązuje wszystkich. Czyli wszyscy w danym dniu, o danej godzinie muszą samochody stamtąd zabrać. Czyli znowu konsultacja z mieszkańcami danej ulicy, czy chcieliby taką regulację zastosować. No to już by zależało od samych mieszkańców, ale taka rzecz się dzieje w Krakowie, tylko że niestety na dłuższy okres, nie na godzinę, tylko na kilka godzin. Tak jest na Kalwaryjskim. Budowa nowych parkingów przez miasto lub prywatnych inwestorów, to się dzieje, są te dwa przetargi ogłoszone, to oczywiście nie poprawi miejsc do parkowania dla mieszkańców. Budowa nowych parkingów to jest tylko i wyłącznie dla osób, które przyjeżdżają, mają załatwić sprawy. Oczywiście mieszkańcy mogą tam też parkować, no ale to wiadomo, że to jest drogie, bo to są parkingi płatne, w związku z tym one są tak najczęściej dla osób, dla turystów, dla mieszkańców Krakowa, którzy przyjeżdżają do centrum tych dzielnic i chcą załatwić sprawy. Budowa nowych park and drive, no to jest jasne, umowy z hipermarketami, to też jest jasne. No i jeszcze ostatecznie budowa przez mieszkańców prywatnych parkingów, to trzeba naprawdę robić jak najwięcej agitacji i przekonywać tych ludzi, żeby jednak te podwórka części tych swoich terenów zagospodarowali na parkingu. Bardzo proszę, kolejny slajd. To Państwu tylko pokazuje dane, to są dane z 31 grudnia 2011, ile jest zatrudnionych. Ile jest sztuk firm zatrudniających 9 pracowników, 10-39, powyżej i tak dalej. To tylko takie dane, to jest istotne dla tego rynku gospodarczego. Tutaj są dane, ale też już nieaktualne. Natomiast Państwo zobaczcie, to Państwo tutaj za chwileczkę też będzie, może niech Pan przerzuci na dalszą dzielnicę, będzie to ciekawe. To jest liczba mieszkańców. Tutaj macie, jakie są potrzeby na 335 miejsc na 1000 mieszkańców, 451 w dzielnicy 13, liczba zatrudnionych potrzeby zatrudnionych 10 tysięcy i zatrudnionych wyżej, 65, 22, 29, 17 tysięcy zatrudnionych, 3 tysiące, potrzeby zatrudnionych 6115, wtedy gdy było 35 miejsc na 100 zatrudnionych. Bo to jest analiza już na zatrudnionych. To jest takie ciekawe, ale proszę zobaczyć, to podsumowanie jest 744 mieszkańców, dzisiaj jest 756 mieszkańców. 756 tysięcy. Czyli w związku z tym, jak Państwo widzicie sami, ta suma tutaj jest nieaktualna, tak minus sprzed kilku lat. Bardzo proszę, kolejny slajd. A nie, ale to musimy się zgadzać w tę stronę. Jeszcze tak? Tak, to też tak, to tak, to proszę jeszcze. O. Tak, to już było i teraz mamy. Mamy rozszerzenie strefy płatnego parkowania. To są takie przykłady parkingów. Pogle, bardzo proszę dalej, czyli naziemne. Tutaj mamy nadziemne już całkowicie z konstrukcją do góry. Tańsze zdecydowanie, że podziemne. Jeszcze jedna propozycja. Proszę dalej. A tutaj proszę zobaczyć, to są takie możliwości na działkach właśnie prywatnych do tego, żeby na niewielkim terenie zrobić takie miejsce. Jeszcze kolejny slajd. Proszę zobaczyć to. To jest na niewielkim obszarze, na działce możliwość jeszcze jedno, zobaczcie Państwo, aż do trzech wyjeżdżających. Oczywiście w momencie, kiedy wyjeżdża ta konstrukcja, no to zasłania część kamienicy. Proszę zobaczyć aż trzy kondygnacje, może stanąć aż sześć samochodów, wtedy jest taka potrzeba. Ale u nas już są, prawda? Tak, można zamówić. No to jest właśnie, jaki jest obszar potrzebny na to, żeby taki parking gdzieś tam na obszarze zaszedł. Bardzo proszę, to są podziemne, to są najdroższe parkingi, jakie są do wykonania, ale możliwość też istnieje. Kolejny slajd. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję. Czy pytania mogą być? Tak, tak. Teraz pytania. Pytania, to pojedynczo, bardzo ja się cieszę. Dobrze, jeżeli Pan pierwszy, to proszę bardzo. Muszę Panu, Panie Radny, Panie Wojciechu, podziękować, że Pan z tym akurat mam nadzieję, że wiele osób na tej sali zrozumie, co to znaczy problem z parkowaniem. Ja panu na podstawie osiedlam w Rokocie powiem. Każda inicjatywa, jaka tutaj się na osiedlu wywiązuje, żeby jakieś miejsca parkingowe, jak to się mówi, różnego typu budować, jest po prostu blokowana przez radę. I bardzo przykro to z pana partii szczególnie.
my swoje... Dosłownie. Dosłownie. Każda jedna negacja po prostu bez niczego. My znamy to zagrożenie, bo właśnie od Tarnowa, od Bochni, wszystko wchodzą na nasze osiedle i tu parkują w ciągu dnia. To, o czym Pan mówi. I my sobie zdajemy sprawę, bo naprawdę dojdzie do tego, to coś tam w 9 punkcie, że zaczniemy po prostu godzić swoje miejsca parkingowe. I po prostu, żeby Pan zaapelował do swoich kolegów, żeby nie blokowali takich inicjatyw, gdzie miasto tym nie będzie kosztowało nic, bo spółdzielnia przykładowo na wypłatę chce to za swoje pieniądze zrobić. Radni tutaj blokują i dają więcej do powiedzenia, mają szczególnie ci, co nie są z nowego prowadzenia. Dobrze. Ja nie jestem, ale to znaczy, opowiada Pan znowu jakieś demagogiczne hasła. Ja może powiem tak, to co naprawdę demagogiczne, bo to co Pan Mieczysław mówi, to jest, był wniosek do studium w terenie parku wybudować garaż. Wniosek ten złożyła spółdzielnia, Pan mówi, że Rada. Rada nie wystąpiła do prezydenta. Na jakiej? Już odpowiem. Ale występowaliśmy jako Rada, proszę pokazać. I z Panią Kuć do Pana tutaj pisma... Ale to, że Pani dyrektor Kuć pisał, Pan opowiada, że Rada. Już odpowiem, Rada nie blokowali. Już odpowiem Panu, Rada nie blokowali jej. Następna rzecz, w sprawie parku Aleksandrów spółdzielnia złożyła do prezydenta i prezydent stwierdził, że nie ma możliwości wybudowania tam garażu na ten moment. No to jest wniosek prezydenta do studium. Do miejscowego projektu. No jak, no Państwo jako spółdzielnia złożyliście wniosek do prezydenta, byłem na prezentacji tego planu, projekt miejscowy plan, prezydent stwierdził, że nie ma możliwości, ponieważ studium był to teren zielony. Tyle. Myślę, że następne pytanie, bo nie będziemy jeszcze raz tego naszego. Przepraszam, mogę na wodę. Ja tylko Panu odpowiem. Ja Panu powiem tak, jeżeli będą jakiekolwiek wnioski, jeszcze raz powtórzę, które będą przygotowane przez prezydenta miasta Krakowa, a jego imieniu przez Zarząd Infrastruktury Sportowej, no może być taka, to mi powiem szczerze, ja nie słyszałem o czymś takim, żeby ktokolwiek blokował jakiekolwiek parkingi. My na pewno poprzemy taki program, bo to jest w programie parkingowym, który jest uchwalany co roku. I ja osobiście Panu mówię, ja osobiście, bo ja nie mogę za wszystkich ręczyć, ale ja myślę, że będzie jakikolwiek pomysł zamiast w kategoriach i obszarów, czyli terytorium i w kategoriach możliwości zorganizowania finansowych dla każdy taki wniosek w tej dzielnicy Pokry. Także Pan może iść na rozwój. Już mogę powiedzieć Panie Wojciechu, że i tutaj do Pana Zbyszka, że nie teren zielony, tylko studium jest przewidziane tam po budowę. Nie mi Pan powie, dlaczego prezydent ale mogę skończyć, nie przerywałem Panu, mogę skończyć, dziękuję bardzo. Pan głosu nie podnosi. No. Jest przewidziane, została zmieniona kategoria nie teren zielony, tylko pod budowę mieszkaniową, tak samo jak i na Jerzmanowskiego na wysokości placu, również pod budowę mieszkaniową. Zostało to zmienione. Ale w miejscowym planie zagospodarowania tamten teren, który jest nasz, który jest nasz zasobem. Jerzmanowskiego, tak? Dokładnie. Jest po tej stronie, jest tam przewidziane pod budowę mieszkaniową. A my chcemy tylko i wyłącznie tam postawić garaże i miejsca parkingowe. Dobrze, nie wiem. Panie Przewodniczący, mogę poprosić? Proszę. Ja myślę, że na pewno macie mnóstwo rzeczy, tak, które macie wolne wnioski, żeby wypełnia. Ja bym prosił, żebyście korzystali z tego pytania. Jeżeli są jakieś pytania, potrafię odpowiedzieć, to proszę. Proszę, Pan Dziok. No, myślę, że tak. No to potem ewentualnie we wypełnionych wnioskach sobie opowiecie, jak to wygląda. Ja wrócę trochę do historii. Wiem, czy Pan wie, które pierwsze osiedle mieszkaniowe było ogrodzone w Polsce do 1993 roku? Nie. Rosjan w Warszawie. A w tej chwili każdy budynek, który jest budowany, jest grodzony. Nie tylko to. Inwestor ma obowiązek wybudowania takiej samej ilości miejsc parkingowych, jaka jest ilość mieszkań. Ale nie ma obowiązku kupujący mieszkanie kupić miejsce parkingowe. W związku z tym mieszkania parkingowe na terenach ogrodzonych, nowych budynków, nowych osiedli, ściśle stoją puste, a wszyscy mieszkańcy tych domów dookoła blokują całkowicie miejsca. Przykład najlepszy. Trzy kolory przy ulicy Małej Burze. Przy Dużej Burze też. Przy Małej Burze, proszę Państwa. Ale przy Dużej Burze ja mam tylko... Wszystkie ulice na wschód od Małej Góry są zablokowane, wybudowano tylko cztery budynki, prawda? Tereny zielone są... A tereny zielone... Zajeżdżane. Są zajeżdżane i zablokowane kompletnie wszystkie uliczki, które są na wschód od ulicy Małej Góry. Gdzie jest ustawodawca? Gdzie jest Rada Miasta, która na to pozwala? Nie buduje się w tej chwili żadnego osiedla, które no, miałoby te miejsca parkingowe sprzedawane razem z mieszkaniem. Następna rzecz.
Niedawno, zresztą tu była wielka awantura na tej sali, przy pętli tramwajowej w Prokocimiu. Buduje się potężne bloki, kilkaset mieszkań. Ja sądzę, że w tej chwili 500, ale następne 500 w projektowaniu. Nie ma żadnego zjazdu. Zjazd z tych bloków jest przez Alejedy Gasińskiego, przez ulicę Muzyków i nie wiadomo gdzie. Bo Bieżanowska tego nie przyjmie. A Wielicka, no szybki tramwaj jest. I takich osiedli, które przy tej tylko w ulicy Wielickiej. Niech pan, jak pan będzie wracał do Krakowa, zobaczy. Przez tory tramwajowe przejazd, blokuje szybkie tramwaje. No, jak można mówić o gospodarce parkingami na terenie miasta Krakowa? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja odpowiem może na pytanie. Oczywiście ma pan rację, że prawodawca czy prawo nasze nie nakazuje, nie wiem czy to dobrze czy źle, nie nakazuje w momencie, kiedy ktoś kupuje mieszkanie, kupienia miejsca parkingowego. Nie potrafię, nie mam tej zdania do otrzymania. Nie, wykupienia. Nie nakazuje. Jest przypisany. Nie wykupiwać, tylko dostać. Musi dostać, jak kupuje mieszkanie. No tak, ale za to trzeba zapłacić, a raczej czasami nie zdrowi. Ja nie wiem, ja tutaj nie mam zdania, czy to powinien, czy nie. Natomiast... Ale tak w całym świecie jest. Wielu ludzi dzisiaj nie chce sam mieszkać. Ale na ten temat trudno powiedzieć. Ja rozumiem, że to jest problem. Natomiast no dzięki temu, że są coraz częściej, u was też, czy u nas tutaj w tej dzielnicy są coraz częściej różne plany miejscowe. Jak państwo wiecie, w pozytkach takiego nakazu, że dany deweloper musi zrobić miejsca parkingowe, nie ma. Natomiast w planach tych miejscowych w tej chwili proponujemy 1/10 miejsca parkingowego na każde mieszkanie. Oczywiście to nie załatwia sprawy, czy ktoś wykupi, czy nie. Aczkolwiek sami państwo wiecie, że dzisiaj przy tych mieszkaniach co najmniej po jakimś czasie są dwa samochody na jedno mieszkanie, to i tak nie wystarcza kategoria tych mieszkań. No taka odpowiedź, panie przewodniczący, ja wiem, że pan to jest problem, ale to odpowiada tak, jak jest dzisiaj. Ja może nie pytanie, tylko jeszcze dla potwierdzenia tego, co pan mówi. Ja przy dużej górze wybudowano na bloki i orientowałam się w sprawie parkingu, że większość w tych blokach wynajmuje mieszkania, studenci wynajmują. W związku z tym oni nie dość, że płacą na wynajem mieszkania, to nie będą płacić za miejsce parkingowe. W związku z tym zajmują nasze miejsca parkingowe. No i jest taki problem, że my jeździmy po osiedlu nieraz 40 minut, żeby znaleźć gdzieś miejsce parkingowe. A są takie miejsca na przykład przy dużej górze, przy galerii Północ, jak ja to nazywam, przy Ciupolandzie, gdzie nie jesteśmy w stanie zagospodarować na parking, a jest miejsca bądź ile tam. No i tu jest problem. A jeśli chodzi o parkowanie w mieście, jak ja jedzie się, że tak powiem, do centrum, mam pecha, że mam bardzo dużo rodziny w centrum, więc no nie stać mnie na odwiedziny 2-3 razy w tygodniu, no bo płacę nie za parking, to 2 godziny, tam 2 godziny, więc to też jest utrudnienie. Natomiast przy Królewskiej to w ogóle nie ma szans stanąć w ciągu dnia, bo właśnie przyjeżdżają spoza Krakowa i parkują przy blokach. Czy jest, będzie jakieś takie rozwiązanie, że właśnie chociaż przy tych blokach, żeby była jakaś strefa tylko dla mieszkańców? Ja państwu pokazywałem, że mieszkańcy są tam wprowadzeni na strefę. Na tych wąskich ulicach momentalnie poza granicą przesunie się w drugą stronę, więc za 2-3 miesiące oczywiście jest to możliwe, tylko trzeba przyjąć wszystkie zagrożenia i wszystkie korzyści. Trzeba zobaczyć, co będzie korzystniejsze, a co będzie. Po to pokazywałem, żeby z tego wyciągnąć wnioski i ocenić to, ewentualnie powiedzieć tak, nam się to wszystkim w Krakowie bardziej opłaca, albo nam się to nie opłaca, ale to powinno wynikać z jakichś dokładnych analiz, a nie dlatego, że ktoś sobie narysował. No tak, ale jeśli to są takie strefy. Niestety tak sobie, ja to tak oceniam, że ktoś sobie tak narysował strefy. Dziękuję. Jakieś pytania? Czy ktoś z państwa chciał jeszcze pytanie do pana? Proszę. Ja mam takie pytanie, czy Kraków chce zrobić te miejsca parkingowe po to, żeby zarobił pieniądze, czy żeby ograniczył ruch kołowy? Czyli jak państwo widzieliście, to do budżetu miasta przynajmniej przez najbliższe 5 lat, bo tak się szacuje, próby są zerowe. To pokazały. Tak. Czyli nie zarobił pieniądze, no bo to jest jasne odnośnie. Wytłumaczam, że przez 5 lat co najmniej, a nie do roczniki. Więc tak to wygląda. Ograniczenie ruchu kołowego, no tak, to znaczy się, jeszcze raz powiem, ograniczenie w jakim sensie? Czy to nie będzie ograniczenie, tylko będzie więcej miejsc do parkowania dla mieszkańców. No bo to ograniczenie miało polegać na tym, wtedy będzie ograniczenie, kiedy pan tam zna albo strefę B, albo znak zakazu wjazdu. W inny sposób te samochody i tak będą wjeżdżać, tak będą wjeżdżać. Nie ma, tylko po prostu będzie mniej samochodów przez jakiś okres, to też pokazywałem, nie wiem, 5-7 lat, które będą w tej strefie parkowały samochody. To prawie się. Ale
ja myślę, że Kraków powinien zadbać o to, żeby przy lokalkach, tych większych takich gwiazdowych, zrobić miejsca parkingowe, że ci, co przyjeżdżają z zewnątrz do Krakowa, nie zostawiają samochód, prawda, na tych rogatkach, wsiadają w komunikację i w ten czas nie komunikację używają. Tak. I w ten sposób. A w ten czas, no tak, ale to nie w każdym jest, tylko jest Wrócze ma tylko. Jeden parking. Ale Wrócze prawdopodobnie ma tylko. Proszę Państwa, ale nie, chcę Państwu powiedzieć. Bardzo prosiłbym o spokój. Panie Zając, odpowiedź się pan tam. A pokazywałem Państwu ten slajd, który mówi o tym, że szacunkowo, aczkolwiek nie ma wypadku, że wjeżdża około 160 tysięcy samochodów dziennie. My mówimy o park and ride na w tej chwili na 250, za chwileczkę na kolejne 200, czyli będzie rozwiązanie, czy trzeba to robić. Ale trzeba problem rozwiązać na kilkadziesiąt tysięcy samochodów. Więc same pamięta nie rozwiąże tego, czy to jest potrzebne, bo trzeba robić wszystkie te kroki, żeby wszędzie nie ma. Bardziej bo jeśli jeszcze wjeżdża z tego parku. Nie, proszę Państwa, to nie są rotacyjne, tylko to pamięta, to są dla tych ludzi, którzy przyjeżdżają spoza Krakowa, zostawiają samochód na 9 albo 10 godzin, jadą komunikacją, zbiorą do pracy. No, ale on zatrzymuje się, prawda, w centrum Krakowa bez mała. Dzisiaj tak, ale to cały czas mówimy tylko i wyłącznie nie o rotacyjnie, tylko o tych ludziach, którzy dojeżdżają do pracy, do wyższych. Ale też na rogatkach może zostawić auto do komunikacji. Ale rzeczywiście, że tak, to się robi, tylko chcę, żebyście Państwo zrobili sobie, że pamięć drive to będzie rozwiązanie kilku procent z tych 200 tysięcy samochodów. Komunikacja zbiorowa, która będzie dojeżdżała poza Kraków, na przykład szybki tramwaj, też szybkie, czy to kolej do razy. Jeżeli ludzie zobaczą, że to się dojeżdża nie dużo drożej, a dwa razy szybciej, no to będą wsiadali, nie trzeba ich przekonywać, no po prostu będą dojeżdżali tam, albo będą po prostu dochodzili i będą przesiadali się do drzewa. Kwestia jest ekonomii i jakości i szybkości dojazdu, bo to ludzie sami wiedzą, naprawdę nie musimy ich do tego zmuszać. To nikogo pan nie zmusi, jeżeli komuś się to będzie opłacało, ale taka jest prawda, ludzie mają prawo wyboru. A jaka przyczyna za zatrzymania inwestycji parking przy Karmelickiej, tam naprzeciwko? Parkingu przy Karmelickiej już nie będzie. Teren jest w tej chwili, za chwileczkę będzie wystawiony do sprzedaży. Teren miasto sprzedaje po raz drugi, to jest pierwszy taki przypadek w ogóle w Polsce, że dwa razy ten sam teren się sprzedaje. Dokładnie. Jak to się nie zbędzie, dobrze, ale tak się złożyło. Czy jest jakiś pytanie? Czy to pan, żeby na oddatkach miasta wprowadzić wjazd dla osób poza Krakowa płatny do miasta. To złotówkę. 200 tysięcy aut dziennie. Złotówkę nie wypłaca ktoś, kto chce wjeżdżać. Zanieczyszcza powietrze, zanieczyszcza drogi, zajmuje miejsca parkingowe, niszczy nawierzchnię przez nas naprawiane. 200 tysięcy dziennie wpływu do budżetu. Czy powiedz jest fantastyczny? Kilometrowe korki przed wjazdem do Krakowa. Tylko żeby to na razie ustawodawca nie przewidziało, bo się skończyło. Ludzie z Krakowa też na Krakowa. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że to w tych kategoriach trochę bardziej żartobliwych, aczkolwiek niestety. Ta dyskusja o strefie, dobrze, że jest ta dyskusja, celowo przeleczę Państwa, zaproszenie Państwa i Przewodniczącego, żeby jednak popatrzeć na tą strefę trochę inaczej, żeby nie patrzeć tylko, że ktoś podjął uchwałę, to też, żeby porozmawiać, żeby dyskutować, bo to jednak od Państwa, od nas wszystkich będzie zależało, co potem się będzie działo. Ale proszę zauważyć, że w innych miastach to jest trochę inaczej. Na przykład we Wrocławiu jest ten sposób, że mieszkańcy otrzymują tylko abonament od parkometru do parkometru. Czy nie otrzymują obszarowo, tak jak u nas to prawda jest to podzielone na teraz trzy obszary. Ale w tej chwili każdy na przykład w Starym Mieście może się poruszać po całym Starym Mieście i tam za 10 zł może parkować dowolnym, poza strefą B oczywiście, bo na strefę B dostają mieszkańcy tylko na strefę B, natomiast w strefie C wszędzie, w każdej miejscu. To samo jest na Kazimierzu, to samo jest tam przy Rzeszu. Natomiast tam właśnie są w niektórych miejscach w Polsce jest tak, że jest od parkometru do parkometru. Tam się płaci te stawki. 10 zł jest stawką średnią, wcale nie jest najniższą, jeśli chodzi o mieszkańca, są trochę wyższe. Bo nawet dla mieszkańca może Rada Miasta podnieść w każdej chwili. To nie jest tak, że raz na zawsze dane. Na ulicy jest ustawodawca, abonament jest rzeczą, którą można zmienić. I zrobiłem, powiem, że są takie propozycje też, które powinniśmy wprowadzić strefę w całym Krakowie. I wtedy miał pan to myto, wie pan, znaczy to myto, bo każdy przez wjeżdżający, tylko niestety my byśmy zapłacili każdy z nas co najmniej za 10 zł, bo więcej za samochód, który posiadamy, czyli kolejny podatek od posiadania samochodu i wszędzie, nic by pan więcej nie miał, miałby ja same problemy. Ale to byłaby jedyna możliwość wprowadzenia myta tak zwanego w cudzysłowie. Ja nie jestem zwolennikiem tym. Jeszcze raz. Czyli coś, pa,
Państwa jeszcze ma pytanie do Pana Radnego? Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Ja też dziękuję. Ja mam tylko do Państwa jeszcze jedną rzecz. Akurat tak się złożyło, że jako przewodniczący Komisji Infrastruktury jestem jedyną osobą w tej chwili, która ma wiedzę na temat śmieci. Ja wiem, że Państwa bardziej te śmieci interesują niż komunikacja odbiorowa, no, ale dzisiaj już bym Państwa nie chciał w tych śmieciach mówić. Pewnie będzie już po sprawie, ale generalnie rzecz biorąc, służę też swoją obecnością, ewentualnie wytłumaczyć, co zostało podjęte, bo na bardzo dużo, ja naprawdę setki godzin poświęcam. Od wody, od mieszkańca. Można, tak, Panie Przewodniczący? Tak, proszę, proszę. Bo trochę zmieniam porządek obrad Państwu. No, nie można. Ja Państwu powiem tak, krótko, bo to oczywiście bardzo myślę. Generalnie 80% śmieci w Krakowie, które będą, które są wytwarzane, będą mieszkańcy płacili od pojemników. Czyli nie zmieni się nic w stosunku do tego, co dzisiaj, poza jedną rzeczą, że będzie drożej. Już Państwu mówię, wszystkie spółdzielnie, wspólnoty będą miały drożej. Zaraz to uzasadnię, aczkolwiek uzasadnienie nie jest moje, tylko MPO po prostu no, przekazuje informacje. 20% to są głównie domki jednorodzinne. A i dlaczego tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje, że ustawodawca w swojej mądrości przewidział, że w momencie, kiedy jest przynajmniej na terenie dużej spółdzielni jakiś jeden lokal użytkowy, może to być szewc, nie wiem, totolotek, albo nawet zarząd spółdzielni jako instytucja, to cała spółdzielnia, która zarządza tam wspólnie, znaczy ten zarząd, znaczy tutaj właśnie trzeba mówić, bo jest zarząd i zarządca. Trzeba mówić o zarządcy, nie o zarządzie, bo na wspólnotach może być tak, że jest zarząd, a jest zarządca na kilku zarządów wspólnot. To jest to, co trzeba rozpędzić. Mówimy o zarządcy, nawet ale spółdzielnia jest zarządcą jednocześnie, prawda? Zarządcą. W związku z tym w momencie, kiedy jest ten zarządca i tam jest chociaż jeden lokal, to wszyscy mogą odpowiednikować. Wszyscy na terenie tego, ponieważ on będzie przedstawicielem tej całej spółdzielni wspólnoty. Czyli wszyscy mieszkańcy będą przez niego, tak powiem, on będzie zgłaszał ile pojemników, czyli tak jak dotychczas. Nic się nie zmieni, a on będzie rozdzielał to poprzez swoich członków tych grup. Więc tu się nic nie zmieni, nic. U Państwa większość tak występuje, ale nie tylko, bo są domki jednorodzinne. A gabaryty pojemników? Te same, nic się nie zmienia. Przecież to samo. Powtarzam, tylko ceny troszeczkę inne. Tak. Ale cen nie znam teraz, więc nie chcę Państwu mówić. Więc, natomiast druga sprawa to są te domki jednorodzinne, no ewentualnie wspólnoty takie mniejsze, gdzie nie ma tam firmy żadnej. Domki do rodziny też, jeżeli w domkach jest jakakolwiek działalność gospodarcza, też może sobie ten właściciel powiedzieć, ja chcę odpowiednik. Więc wszędzie tam, gdzie są firmy, w domkach też. A tam, gdzie nie ma takiej firmy, to w tej chwili jest rozmowa, dyskusja. My będziemy proponowali, żeby to było od ludzi, no bo to ludzie wytwarzają śmieci, a nie metodę. Natomiast chcemy to prowadzić nie wprost od ludzi, zaraz Państwu tłumaczę, bo gdybyśmy prowadzili wprost od osoby, to układ byłby liniowy. Znaczy, gdybyśmy przyjęli, załóżmy, że to kosztuje 17 zł, to ilu jest mieszkańców domu razy 17? A my chcemy to troszeczkę jakby obejść i powiedzieć od gospodarstwa domowego w zależności od osób, które tam mieszkają. I wtedy nie byłoby 3 razy po 17, tylko na przykład pierwsza byłaby troszeczkę wyższa, bo pojemnik najmniejszy to jest 120 litrów. I gdyby jedna osoba była, a większość tych ludzi bierze pojemniki albo 120, albo 140, to jest około 70% osób, no to byłoby około 20-25 zł i potem nie wiem, po 5, po 3, ale Państwa, teraz proszę mnie trzymać za słowo, bo ja nie wiem, bo to będzie wyrzuca, natomiast to się spłaszczy, to znaczy nie będzie 3 razy 17, czy 3 razy 15, czy 3 razy 20, tylko będzie zdecydowanie mniej. Czyli w momencie, kiedy będą 4 osoby w takim domku, 3-4, to będą płacić mniej niż gdyby to przejdzie na stawkę różną. I to jest takie powiedzmy wyjście w kategoriach gospodarstwa domowego, bo to można spłaszczyć tą. I my byśmy szli w tą stronę, natomiast jest tu problem tych wspólnot na przykład, gdzie nie ma żadnej firmy. A te wspólnoty już mają nie po 4, 3 czy 5 osób, tylko po kilkadziesiąt, czasami więcej, kilkaset, a nie ma żadnej firmy. I do tego, żeśmy się jeszcze czuli możliwe, że w tej chwili mieliśmy wczoraj spotkanie z panem posłem, sprawozdawcą, który przedstawiał tę ustawę w Sejmie. I oni twierdzą, i prawnicy wczoraj mówili, że można metody mieszać jeszcze w ten sposób, że na jednym lokalu można wymieszać. Czyli i od metrów kwadratowych, i od osoby. Więc jeżeli by taka możliwość była, no to będziemy próbowali jeszcze coś o tych wspólnot dołożyć. Zobaczymy, ale to naprawdę przed nami przedstawiam Państwu tak, jak jest na dzisiaj. I proszę mi wierzyć, że ustawodawca wszystkim samorządom zrobił nieprawdopodobny prezent w kategoriach złych. No ja wiem, ale tutaj dotyczy to każdego człowieka i to jest straszne. Powiem szczerze, że jest. Powiedzcie, niech Pan chodzi. Ja osobiście ubolewam na tym. Chcę Państwu jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ta ustawa została wprowadzona, o czym nie wiem, bo posłowie nie wiedzieli. To mówimy
działają według ordynacji podatkowych. Nie według umowy cywilnoprawnej, na przykład jest w przypadku biletów, tylko według ordynacji podatkowych. Znaczy tak, egzekucja będzie zdecydowanie prostsza, bo nie trzeba wstępować do sądu, tylko można wejść na każdą rzecz, jaką Państwo macie, jak są podatki. Oczywiście płatne też w pierwszej kolejności, no bo podatkowa jest w pierwszej kolejności, dopiero później banki i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony, oczywiście nie dla zwykłych mieszkańców, tylko dla firm, to będzie super sprawa do tego, żeby powstały firmy windykacyjne, które będą się specjalizowały w tym, żeby odzyskiwać do 5 lat nadpłacone zaliczki. I to będą zaliczki, które dzisiaj są procentowane w takich kategoriach 14,5%, czyli najlepsza lokata nie da takiego zwrotu, a windykacja i firmy, które w zaliczkach zapłacą więcej, nie wiem, kilkaset tysięcy, a potem cofną się do 5 lat, to im dowodzi, że tyle, że jest śmieci, ale będą zbierali dokumenty, miasta, gminy będą musiały zgadzać. Już wiemy o tym po wczesnym spotkaniu, że poseł się przestraszył i najprawdopodobniej będą nowelizować, no bo to jest granda, powiem szczerze Państwu. Natomiast jeżeli to jest tak zrobione, no to mnóstwo ludzi będzie zgodnie z prawem wykorzystywało taką lukę prawną. Takich niestety kwiatków jest więcej, jest kolejny problem naprawdę bardzo duży. Od wielu lat wiele firm w Polsce zabiegało o klienta i budowało swoją przyszłość. Kupowało tereny, samochody, różne rzeczy. W najbliższych miesiącach wstaną do przetargu, załóżmy, że tylko jedna z nich wygra, pozostałe są likwidowane. Takich firm w Polsce będzie zmiany mnóstwo. Nowo kwiatami z pracy i tak dalej, chyba że zostaną pojęte przez firmy, które wygrają, będą za demonstracje takie, żeby podać cenę umowy. Więc Państwa, powiem szczerze, że pod płaszczykiem ochrony środowiska i tak dalej, ja osobiście uważam, że nadal to niewiele zmieni w kategoriach wysypywania śmieci do lasu, bo jeżeli firmy w większości będą płaciły od pojemnika, no to jak dadzą mniej, no to lepiej im wywieźć gdziekolwiek niż zapłacić za te pojemniki. Czyli jakie jest ograniczenie? Jeżeli to trzeba po prostu dotrzeć do świadomości ludzi, do tego, żeby ludzie po prostu faktycznie segregowali, robili selekcję, a nie na siłę wchodzenia. Odwrócenie tej sytuacji z wolnego rynku na ten układ, gdzie śmieci są własnością gmin. Pytałem wcześniej, czy to było koniecznością układu unijnego. Tak, nie dostałem jednoznacznej odpowiedzi. Chyba nie było, tak mi się wydaje. Można było to zachować, natomiast zrobić bardziej restrykcyjne prawo w kategoriach właśnie wyrzucania tych odpadów i selektywnej zbiórki, bo faktycznie do roku 2017 albo tego 2020, bo są to dwa przedziały, musimy selektywną zbiórkę zmniejszyć do 50%, w tej chwili to jest około 25-20%. Także przed nami ogromne wyzwanie, bo to wielkie jest problem. Bardzo proszę Pan się zadać. Dwie rzeczy mi martwią, Panie Radny, o których Pan tutaj wspomniał. Po pierwsze to, że ustawodawca nie wiedział, co podejmuje i jaką uchwałę. To mi martwi bardzo. Ustawę, że nie był świadom do końca, jak to Pan wspomniał. A po drugie to, ustawa miała wprowadzić taką zasadę, że niezależnie od tego, ile wytworzymy śmieci, tyle firma odbierze za tą kwotę, którą tam my będziemy uiszczać. No i jak to się ma właśnie do tego? Tak się ma, to znaczy w momencie, kiedy Państwo jesteście od pojemnika, no to jasne. Tyle nie pojemniki pomieści. No to jest tak jak teraz. No właśnie, natomiast nie dali po posłucha. Natomiast w momencie, kiedy będą zastosowane te metody, tutaj głównie domki jednolite, bo umówmy się tak, tutaj już mówię o faktach. Tak, nie mówimy też o domkach. Spółdzielnie, wspólnoty, mieszkańcy wspólnoty. Szczęście, że ale spółdzielnie, wspólnoty, znaczy mieszkańcy. Nie wrzucali mieszkańcy do lasu. Znaczy ci, którzy mieszkali, którzy do nas przywozili. Tak, no właśnie, tam przejście jak było otwarte, tam wyrzucamy szkolnictwo. Natomiast czyli de facto tutaj dalej nie będzie tego problemu. Problem istniał w instytucjach, czyli firmach, które w domkach jednorodzinnych. I tutaj jest tak, jak Pan mówi, w momencie stałej opłaty. Dlatego w tych domkach nie zaproponowano też odpowiedniki. Bo gdyby zaproponowano, to po Pana argument byłby 100%. A w tej chwili, jak Pan na tą opłatę, która będzie wynosiła jakąś X, to będzie Pan mógł zażądać większego pojemnika, rozumiem? Czyli to, co Pan tu powiedział. Czyli dokładnie to, co Pan powiedział, na przykład w tej chwili miał Pan 12, czy tam 12, a w tej chwili będzie miał, proszę Państwa, ja mam trochę więcej, 270. Tak, no ale jak Pan będzie miał za duże potrzeby, to znaczy, że Pan wynajmuje komuś, albo Pan nie oświadczył prawdy. Znaczy, bo to też jest... Nie ma dwa końce. No bo nie, no, ale nie wiem, no przecież mniej więcej się wylicza i jest śmieci, może Pan mieć trochę więcej, żeby Pan nie wyrzuca. Ale z drugiej strony, no jak Pan będzie produkował... Nie, że nie będzie gałęzi i liści odbioru tego czasu. Opon, gruzu, czas je będzie samemu do opłacać. No ale w tej chwili też tak było. No było. Jeszcze jedna rzecz, Państwa, jeszcze jest jedna rzecz taka, ale to też było tak samo. Znaczy tu się nie zmieni.
tej chwili tylko ta jakość się poprawi, bo w tej chwili będzie obowiązek dostarczania do spółdzielni i wspólnot dwóch dodatkowych pojemników, jeżeli w Altanach będzie miejsce, żółtego i zielonego, ale nie wszędzie, a tam gdzie nie ma, to będzie obowiązek. A jeżeli nie będzie miejsca, to będzie obowiązek dostarczania wody na śmieci w tych kolorach. W związku z tym to będzie każdy mieszkaniec tej chwili otrzymywał, niezależnie od tego, gdzie mieszka. No ale jest, znaczy i oprócz tego będzie trochę więcej dzwonów, bo to będzie obowiązek tej firmy, która zarządza, żeby to w ramach tego całego systemu te dzwony głosiło. Oczywiście na miejscach, gdzie właściciele też w tym momencie wspólnoty wyrazowskie, radar to jest wody. Czy ktoś z Państwa chciał jeszcze pytania odnośnie śmieci? Nie ma to, ja panu wszystkim dziękuję i ogłaszam to 10 minut przerwy, żeby pan sobie mógł spokojnie 10 minut przerwy.